bonus dla wytrwałych. O co chodziło z tymi zmianami credo oraz oskarżeniami papieża o herezję? Tutaj pozwólcie, że się będę bardziej niż zwykle posiłkować moimi notateczkami, ponieważ no nie jestem biegła w temacie historii kościoła bizantyjskiego. Chodzi w dużym skrócie i uproszczeniu o pochodzenie Ducha Świętego. Sprawa jest taka, że religia chrześcijańska zasadniczo jest religią monoteistyczną, natomiast bóstwo tej religii jest triadyczne, jest trójcą. Takie trójce to nie jest coś niespotykanego w innych religiach, ponieważ mamy tego dość dużo. Mamy Fulushu, to jest prawdopodobnie fatalnie przeczytane przeze mnie imię bóstwa triadycznego chińskiego, ale bliżej domu w Europie również mamy takie bóstwa. Jest chociażby etruski Maryś, to są boskie trojaczki, ale na gruncie grecko-rzymskim, który mi jest najbliższy, również mamy. Mamy triady przede wszystkim żeńskie. Są to wszelkie graje, chory, parki, erynie. Erynie, fakt, u wielu mitografów występują jako liczniejsza grupa, ale u wielu występują właśnie jako trójca. Mamy przede wszystkim moiry, które pod pewnymi względami trzeba przyznać, że Boga chrześcijańskiego przypominają, ponieważ są odwieczne, wszechwiedzące i od ich woli zależy wszystko. Pod tym właśnie względem mocy sprawczej są pewne paralele między trójcą chrześcijańską, a właśnie triadą Moir. Mamy również w religiach nordyckich Normy, to jest też triadyczna bogini. Mamy w taoizmie także trójce czystych i mogłabym te przykłady gdzieś tam spisać sobie lepiej niż w moich notateczkach na kolanie i mnożyć, ale nie o to chodzi. Jakby chciałam tylko pokazać, że trójca nie jest oryginalnym i niespotykanym nigdzie indziej konceptem. Ale trójca chrześcijańska wywodzi się z wcześniejszej koncepcji jedynego Boga, jednoosobowego, którego mamy w judaizmie. Stary Testament wspomina wprawdzie o Bogu i Jego Duchu, ale Duch nie jest traktowany w nim jako osobny byt osobowy, jest bardziej siłą sprawczą osobowego Boga, czyli taką jakąś jego czynną, dynamiczną właściwością, efektem jego działania. Nie jestem teologiem, więc nie powiem wam, jak to zgodnie z doktryną się określa, ale jestem czytelnikiem i mogę wam powiedzieć, że no w taki sposób właśnie widzę to ja jako osoba, która zbiór pod tytułem Biblia, tych wszystkich ksiąg, przeczytała. I w to wszystko wchodzi właśnie Nowy Testament, w którym pojawia się postać Jezusa, Syna Bożego, który mówi również o Duchu Bożym i mówi przede wszystkim o takich dwóch jego aspektach, czyli Duchu Prawdy, ale również Parakletosie, Duchu Pocieszenia. Wcześniej twórcy chrześcijańscy, tacy jak Ireneusz, Eusebiusz czy Orygenes, nie traktują Ducha Świętego jako, nie wiem, oddzielnej postaci i przez pewien czas on się jakby nie wyklarował jako oddzielny byt. Był ojciec i pochodzący od niego syn i oni byli Bogiem. A Duch Święty był jakby przejawem ich działania, przejawem ich jakiejś myśli, woli twórczej i tak dalej. No ale ten Duch powoli zaczął się jednak wyodrębniać jako osoba w toku rozwoju doktryny chrześcijańskiej. I tutaj takim ważnym rokiem będzie rok 325, w którym odbył się pierwszy Sobór w Nicei. Pierwszy Sobór w Nicei był ważny z wielu względów. Najważniejszy był z tego względu, że ustalono tak naprawdę kanon, kim jest Jezus. Zdefiniowano to, spisano w postaci tak zwanego wyznania nicejskiego, które dzisiaj, do dzisiaj znane jest pod nazwą Credo. Dlaczego dopiero wtedy to ustalono ostatecznie i spisano i po co w ogóle? Czy to nie było po prostu dla wszystkich jasne? Chrześcijaństwo od samego początku było rozdrobnione i już takie na przykład dzieje apostolskie pięknie pokazują, ile tam było tarć i niezgody, szczególnie kiedy do chrześcijan dołączył Paweł z Tarsu i zaczął wprowadzać swoje własne zasady. Na przykład brak obrzezania, co dla oryginalnych żydowskich apostołów było nie do końca do przełknięcia. Było oczywiście pełno i innych sporów i niesnasek, no ale ja to czytałam szalenie dawno temu i do tej akurat lektury wracać nie planuję, więc pozwólcie, że zatrzymam się na tym ogólniku. Obrzezanie to jednak małe piwo w porównaniu z tym, że niektórzy chrześcijanie nie uznawali Jezusa za Boga.
przynajmniej nie takiego jak ojciec. Tu przede wszystkim muszę przywołać Arian, czyli odłam wyznający doktrynę Ariusza z Aleksandrii, mówiącą o tym, że Jezus jest stworzeniem Bożym, nie takim wprawdzie jak człowiek, bo jednak wyższego rzędu, ale nie jest odwieczny, ponieważ został zrodzony. Od Jezusa dopiero zaś miał pochodzić duch, czyli istniał porządek, istniała subordynacja osób boskich. No i to był problem, bo nagle zaczęło to trochę wszystko pachnieć mitologią i innymi synami bożymi, którzy, jak wieść gminna oraz przedchrześcijańska niesie, no całkiem licznie grasowali po takiej na przykład Grecji zaledwie kilkasetek lat wcześniej. Do tego chciałabym przypomnieć, że wszystkie doktryny opierano na interpretacji Ewangelii, z których najstarsze zaczęły powstawać dopiero pod koniec I wieku przed naszą erą, a i tak zwany kanon Nowego Testamentu nie wyklarował się przecież z dnia na dzień, zajęło mu to tak ze 100 lat lekko licząc i mówię tutaj o tej najwcześniejszej jego wersji, ponieważ proces sfinalizował się dopiero w IV wieku, dokładniej w roku 397 na synodzie w Kartaginie. Zupełnie przy okazji, kilka lat wcześniej również w Kartaginie uznano, że osoby duchowne powinny powstrzymywać się od współżycia z żonami, natomiast żenić się oczywiście mogły, nawet powinny, ponieważ zgodnie z pierwszym listem do Tymoteusza, z jego rozdziałem 3, napisane jest, że biskup ma być mężem jednej żony. No i właśnie, w tym kredo nicejskim padają bardzo ważne słowa, mówiące o tym, że Jezus jest Bogiem, z Boga, światłem ze światłości, ale chwilę później padają słowa równie ważne, po grecku brzmi to homoousion to patri, a po łacinie unius substantiae cum patre. I w języku polskim oddaje się to jako współistotny ojcu. Co znaczy, że no, jest dokładnie tym samym, tą samą substancją, tym samym rodzajem, co ojciec. Czyli tak samo boski jak Bóg Ojciec. To kredo nicejskie w postaci rozbudowanej, o czym zaraz sobie powiemy, obowiązuje tak naprawdę do dziś. Rozbudowane natomiast zostało w roku 381 podczas soboru w Konstantynopolu. Zostało ono wydłużone, między innymi dodano właśnie fragmenty o Duchu Świętym, który już jest tutaj traktowany jako osoba, która pochodzi od Ojca. W VI wieku natomiast w Kościele Zachodnim zaszła pewna zmiana. Do ex patra procedit zaczęto dodawać jedno słówko. Zaczęto mówić ex patra filioque procedit. Filioque znaczy i syna. W ten sposób zmieniło się znaczenie, pochodzi od ojca i syna, a nie tylko od ojca. Nie zostało to oczywiście nigdzie skodyfikowane ani przegadane na żadnym soborze. Co do tej zmiany nie było na tym etapie żadnych formalnych ustaleń. Natomiast VII-VIII wiek to jest ten czas, kiedy na zachodzie bardzo się to już rozpowszechniło, na tyle, że dotarło również na wschód i na wschodzie napotkało na opór. I to silny, ponieważ Kościół Wschodni uznał, że ten dodatek niezgodny z ustaleniami z Nicei jest po prostu heretycki. Żeby było ciekawiej, pierwsze oficjalne odczytanie, właściwie bardziej odśpiewanie credo z dodatkiem filioque w Rzymie nastąpiło w roku dopiero 1014 podczas koronacji cesarza Henryka II Świętego. Także to, co zaczęło powoli przenikać do, pojawiać się w liturgii w wieku VI, potrzebowało no około 4 stuleci, żeby stać się kanonem. Natomiast Kościół grecki oponował od początku tej zmianie, i jedną z twarzy tej opozycji był właśnie Focjusz. Kiedy mówiłam, że Focjusz oskarżył papieża o herezję i w końcu go ekskomunikował, mówiłam właśnie dokładnie o tym jednym słówku filioque. Kościół Wschodni uznawał, że wielowiekowa nicejska tradycja nie powinna być zmieniana, ponieważ nie ma żadnego umotywowania teologicznego. Z tego, co kojarzę, nie jestem wprawdzie pewna, to jest to nadal punkt sporu między kościołami na wschodzie i zachodzie. Filioque dodano do wydania wschodniego, ale inaczej jest ono motywowane. Powiedzmy sobie szczerze, chrześcijaństwo jest tematem bardzo zagmatwanym. Mamy dwa główne kościoły chrześcijańskie, które dzielą się na jeszcze pomniejsze denominacje. Oprócz tego mamy mnóstwo przecież kościołów protestanckich. One też mają bardzo różne podejście do tej kwestii. Ale żeby zagmatwać sprawę już zupełnie, muszę wspomnieć o kościołach antytrynitarnych. Tak, jest kilkanaście na świecie zarejestrowanych kościołów, które twierdzą, że jest jeden Bóg w jednej osobie. Jaka trójca? I wiecie co? Oni wszyscy przerzucają się w kółko kilkudziesięcioma cytatami z Biblii, które po prostu no, każdy z nich interpretuje po swojemu. A Biblia to zbiór duży, zbiór różnorodny, składający się z
ksiąg, no, które nie są spójne między sobą. Ba, niektóre pisma są wewnętrznie niespójne, a co dopiero jak się zacznie czytać je w kontekście innych. Także wszystkie strony tego sporu mają cały arsenał fantastycznych argumentów i tak, Biblią da się umotywować prawdopodobnie każdy z nich. To, co wam w tej chwili przedstawiłam, jest oczywiście małym wycinkiem całej kwestii, jakimś ułamkiem procenta. Tak jak już wspominałam, no, nie jest to moja bajka. Po prostu przeczytałam coś, postanowiłam lekko się tym zainteresować i siedziałam cały dzień i szukałam informacji o soborach. Świetna sobota. Ale tak, wkopałam wczoraj jeszcze pomidory, także tak nie zupełnie zajmowałam się tylko i wyłącznie tym. Jeśli ktoś z was ma większą na ten temat wiedzę, no to koniecznie proszę, człowieku, podziel się tą wiedzą w komentarzu i ja chętnie coś przyswoję. I w tym temacie do powiedzenia mam właściwie tyle. Wystarczy na dziś. Koniec kącika dla dociekliwych. Do zobaczenia w następnym. Bo sądzę, że będą następne. Ja znam siebie, ja wiem, że będą następne.